Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Whispering Willows. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Okej, jesteśmy... Spokojnie, nie bój się. Jesteśmy przed wejściem do królowego labiryntu. Musimy znaleźć trzy kwiatki. Creepy. Jestem poszukiwaczką kwiatków po prostu. Ratuję wszystkich. Kwiat na wietrze. Spotkałam w tym ponurym miejscu małą dziewczynkę, która jest naprawdę szczęśliwa. Jest przeurocza. Wprost za nią przepadam. Może nawet bardziej niż za flunącym jastrzębiem. Ale trochę mi smutno. Ona chyba nie wie, że jest martwa. Na imię mam podniebny kwiatek i powiedziała mi, że zbiera kwiatki dla białych ludzi. Tęsknię za czasami, gdy przychodziłam tu z mamą i tatą. Kiedy byłam mała, też zbierałam kwiaty, tak jak podniebny kwiatek. Chyba pomogę jej uzbierać wiązankę kwiatów. Może poprawi mi to trochę humor. Dobra. Ale ciekawe, co my tu spotkamy w tym labiryncie. Okej. Aha, muszę zmienić formę. Dobra, za chwilę. Najpierw notatka może, co? O, ludzie złoci. Darby O'Horan. Piszę to trzęsącymi się rękoma. Był to najgorszy dzień mego życia. Poszliśmy zobaczyć się z dzikusami, by dowiedzieć się, które pogłoski to prawda, a które fałsz. Niektórzy mówią, że to lud barbarzyński, inni, że prowadzą swe życia w pokoju. Nie wiem, co jest prawdą. Czekaliśmy na zewnątrz lipi, w którym przesiadywał szaman, podczas gdy Wolfram wszedł do środka, by zasięgnąć jego porad. Wyszedł odmieniony. Nie wiem, co dokładnie w nim wyczułem, ale zmienił się. Wydał rozkaz swym ludziom, by zabili wszystkich co do nogi, a ci puścili się galopem z uśmiechami na twarzy. Ja nie drgnąłem. Pewna mała dziewczynka biegła ku nam, niosąc w rękach kwiaty. Kazał mi to zrobić. Powiedział, że dziewczynka kiedyś dorośnie i udusimy synów we śnie. Ale nie umiałem się zmusić do tego, by ją zastrzelić. Była zbyt blisko mojej strzelby, on jednak wciąż krzyczał, abym był mężczyzną i zrobił to. Wyjąłem broń i wymierzyłem w jej głowę. Upadła. A ja wiedziałem, że już nie żyje. Podszedłem do konia i zwymiotowałem. Od reszty walki trzymałem się z daleka. No właśnie, o to chodzi w horrorach, nie? Straszone jest nie jumpscarami, tylko właśnie historią i tym, jacy ludzie potrafią być przerażający. Okej. Zrobiłam. Co to na to? Co to? No, posąg. Co to jest, dzwon? Może cylinder? Nie mam pojęcia. Może urna? Przejść przez otwór. Ja się w zwykłych lokacjach gubię, to w labiryncie będzie umarł w butach po prostu. Odcinek będzie trwał 3 godziny, a ja będę latać w tej jak poparzona. Tu mogę przejść? Ola Boga. Duch. O Jerry, co to jest? On ma kark... O ja pierniczę. Hubert Mann. Pozytywną stroną bycia matem jest to, że zawsze tryskasz pogodą ducha. Naprawdę? Dobrze, że nie muszę z tobą dyskutować. O, kwiatek. Fuksja. Piękny kwiat. A to nie? To obok? Czy ładne? A, tu myślałam, że tu mogę przejść gdzieś. Dobra, biegnij. Z panem nie już nie rozmawiam, nie muszę dla pana nic robić, bardzo się cieszę. Co to by panu się stało w głowę? Chyba spadł z konia może. A wiecie, jakie jest zwierzę, które zabiło najwięcej ludzi? Nie rekin, nie kurde jakieś drapieżne czy jadowite stworzenia, tylko właśnie konie. Męskie popiersie. Śmieszne trochę, co nie? Nie wiem. Tu mogę... Są zamknięte drzwi. Mogę tu... O co to? Nie mogę wsiąść wideł. Widły są przy tym. Jakbym potrzebowała, to są przy tych drzwiach są widły. Ale, a drzwi są gdzie? Kurczę, nie mam pojęcia. Tutaj... To nie jest do podniesienia? Nie. Dobra. Jakoś dziwnie się cicho zrobiło, nie? Teraz wejdziemy. Najpierw... No Jezu, trzy wejścia. Pętliczek, wybieram bramkę numer jeden. To nic. Notatka. Darby O'Halloran. Wciąż nawiedzają mnie wizje tej dziewczynki. Czuję potrzebę zadośćuczynienia moich grzechów. Szukałem jakichś kwantaków, którzy przetrwali masakrę. Znalazłem garstkę ocalałych, ale Wotan o nich nie wie.
Nie może się nigdy o nich dowiedzieć. Nie jestem pewien, co by zrobił, gdyby wiedział. Nie trzymają się zbyt blisko między sobą, ale wciąż istnieją. Padłem przed nimi na twarz, oczekując od nich wymierzenia mi kary za moje występki. Jednak nie chcieli nic takiego uczynić. Zamiast tego pozwolili mi nauczyć się czegoś o nich. Ta mała dziewczynka, którą zabiłem, miała na imię Podniebny Kwiatek. Nie wiem dlaczego, ale poznanie imienia, które nosiła, dało mi pewną ulgę. Gdy spotkam ją w swym śnie, mogę ją zawołać po imieniu. Czyli ona tam... nie wie nawet, że umarła, nie? I tam był ten flet przy tym, nie? Coś było tego posągu. Ale z tym posągiem nie mogę pogadać, w sensie nie mogę... posłuchać go? Moment, zobaczmy. Nie ma posągu nic? Nie ma, dobra. To pewnie jest posąg, to jest jakaś śmierć, ma taką twarz dziwną. Jakby szkielet. Albo bardzo zagłodzony flecista. Pewnie fałszował i nie dawali mu jeść. O, znowu i mamy klucz. Jak śliczny kwiatek? Nie, to nie kwiatek, to klucz. Źle tłumaczone jest, ale dobrze, że jest tłumaczone, bo to jest jednak dużo, dużo fabuła. Tak. Aha. I tutaj ciernisty krzew. Dobra, będziemy mieć coś do cięcia. Tu nie przejdziemy. Okej, spoko. To pójdziemy tam do tych zamkniętych drzwi, bo pewnie do tego są te. No jak się tam szło? Han Han, nie? Han Han tu. Okej. Dobra, zobaczymy? No i pięknie. Klucz do ogrodu. Teraz tu wyjdziemy, ogarniemy kobiece po piersi. Wygląda jak jakaś bogini. Tutaj też jakieś przejście. I tutaj notatka. Derby O'Halloran. Pomimo kłopotu znalazłem sobie kobietę. Claire, tak się nazywa. I jest bodaj najśliczniejszą niewiastą w miasteczku. Tak jak ja, pochodzi z Irlandii. Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia i w zeszły wtorek pobraliśmy się. Nie wiem, jak którekolwiek z nas mogłoby być szczęśliwsze. Wie o mojej przeszłości i pomaga mi zdzierżyć moje nocne koszmary. Obejmuje mnie i mówi, że wszystko wkrótce będzie w porządku. Nie wiem, co bym zrobił bez niej. Jest jedynym powodem, dla którego wciąż żyję. No, miałeś ciężką depresję, facet. Się nie dziwię. W sumie może się okazać, że to nie ty zastrzeliłeś, tylko trzymałeś broni i... fajnie było, jakby tak było, nie? No dobra, tędy weszliśmy, tutaj przyjdziemy. O, notatka. Tu nie, bo sprawdzam zawsze, czy ja nie widzę dokładnie tych tekstur. Notatka. Może ostatnia? Nie, Wars and Heroes, on ma najwięcej. No jesteśmy jakoś w połowie chyba. Wykopaliśmy głębokie doły, do których powrzucaliśmy ciała dzikusów. Barbarzyńcom nie przystoi godny pochówek. Uczyniłem wyjątek dla radzieckiego szamana. Pozwoliłem, by jego ciało gniło w słońcu, gdy kopaliśmy naszą studnię. Po czym ukryłem jego truchło tak głęboko, że nawet robaki go nie dosięgną. Zwariowałeś, ty go zakopałeś w studni. Ty wiesz, co ty piłeś? No w sumie stąd chyba to szaleństwo. Straciliśmy w walce tylko 3 ludzi. Takiego wyniku nie powstydziłby się żaden porucznik. Na kogo ty zaatakowałeś? Ludzi z dzidami, bronią palną. Brawo. Brawo ty. Pod jedną z klaczy zaprzęgowych tąpnęła ziemia, gdy ciągnęła nasz ładunek. Obadaliśmy sprawę i odkryliśmy, że wpadła do pieczary połączonej z pątaniną podziemnych tuneli. Postanowiłem, że pochowamy w nich zmarłych, a także, że urządzę tutaj mauzoleum dla przyszłej włości. Dla mojej najdroższej Marty kazałem przygotować zdobny nagrobek przy wejściu do katakumb, tak bym mógł odwiedzać ją, kiedy tylko zapragnę. W ścianach jaskiń są prawdopodobnie złoża metali szlachetnych. Biegiem czasu zmienię to miejsce w kopalnię. Szczęście się do mnie wreszcie zdaje uśmiechać. A ty wiesz, że nie można budować szczęścia na cudzym nieszczęściu? Nie przejdziesz, bo nie mamy czym ściąć. To czym mogę ściąć? Skąd mogę wyczarować sobie coś do cięcia? No to szukamy dalej. Może znajdziemy. Trzeba grzecznie iść fabularnie, to może będziemy błądzić. Tu nie byliśmy jeszcze. No to jest zniszczony, bo widzisz tu na górze coś przyleciało. Jakiś kurde tornado. Jakiś poltergeist albo jakieś inne coś.
jest kwiatek, ale trzymy kwiatek. Nie, możemy wziąć kwiatek i go ci zanieść. Popatrz, jakie jest zmyślne. No już myślałam, że go nie przyniosę. No, ale aj. No, ej. No. No masz, przesunęłam. Masz, podnieś kwiatek. No kwiatek podnieś głąbie. No patrz, nie sięgnę tego. Ej, no patrz. Aha. Dobra. Muszę to wziąć indziej położyć, bo ona widzi ten posąg i ciągle tylko to łapie. Dobra, zaraz. No, przesunęłam. Możesz go wziąć... Ach, szukałam cię. Dobra, tam chyba więcej. Jeszcze raz zobaczę kawałek, tylko oblecę tam dalej, ale tylko kawałeczek. Zobaczymy, czy coś tu więcej nie ma. Nie ma nic więcej tu. Nie, tu nic nie ma. Dobra, wracaj do ciała. I idziemy, jeszcze jedne nam zostały te. A może ona nam da jakieś coś do obcinania? Może to tak działa? Dawaj. A nie, to my wrócimy się chyba, czy nie? No, a to co? Posąg z trąbkami. Grają te posągi grają sobie nawzajem. Nieźle. Czy ja mogę gdzieś jeszcze się przedostać? Chyba nie już, nie? Nie. No to o co chodzi z tym graniem? Ale czekaj, ile mam kwiatków? Mam dwa tylko. Jeszcze jeden muszę zdobyć skądś. No, nie wiem skąd. Tu? Tu byłam. Ja nie wiem gdzie... O. O, piesek. Pies bufot, hał. A, on przejdzie, on nam ten. Dobra, już wiem, on... Chodź, on tam... Gdzie on pobiegł? Chyba tu pobiegnie. No. On zrobi dziurę w tym, co my nie możemy przejść. Jesteś tu? Piesy... A, ja mogę go pokierować może? A nie, on nas pokieruje, poprowadzi nas. No, jaki creepy piesek. Tutaj zniknie w ostatni. Dobra. Chodź, laska, biegiem. Za widmowym psem. Bez krywilów, nie, Willowsów. O, on tu był? Mówiłam, że on tu przebiegnie? No, pisał. Jak tam? Niestety myśl... A ty jesteś duchem, nie musisz tego robić, wiesz o tym. Dobra. Poczekaj, bo mogę jeszcze pogadać z nim? Nie, chyba wszystko, nie? Więcej nic nie zrobię z nim. Tu jest jakiś duch, kurczę, i mogę coś kopać. Czy tu jest? Ojery, kim jesteś? Marty Sims. Nazywam się Marty Sims. Widzę, że znalazłeś mojego psa Bufforda. No. Nie może być tu zakopany. Oj. Różowy kwiat, super, ale mam wrażenie, że... coś się złego dzieje. Okej. Okay. Dobra. No to winszuję, no. Znalazłam ci pieska. Jesteś razem po śmierci. Fajnie, też tak chcę. Pieseł, tam jest twój ten, twój pan. Twój towarzysz tam jest. No, idź tam do małego. No radźcie sobie, ja muszę dziewczynce zanieść trzy kwiatki. No. Tylko żebym teraz wróciła. Nie, nie tędy chyba. Moment, jak się wracało? O! O, ja pierniczę, jak mi zrobiłam chamstwo! Ale... O! Jak mam to zrobić?
Aha. O, ale mi zrobiło źle. Nie! Aż kurczę, z nienacka wychodzą. Dobra, teraz się schowa. O, wygnomy jedne. Trole. Ale mnie zrobili. I teraz tu? Teraz tu chyba, nie w tę stronę. Nie mogę biegać. A! Tu? A nie! Nie miałam gdzie się cofnąć, nie zdążyłabym. No ale... O kurde, myślałam, że przebiegnę. A nie zdążyłam nacisnąć. I teraz tu, nie? Drugą stronę, nie? Czy ja już zgubiłam całkiem? Ja się tu zgubiłam totalnie już. Wtedy przechodziłam? One zniszczyły... Aha. Co tu jest? Ty. Hej, no! Rozmawiałam! Aha, bo się cofnęła mi. Dobra, to chyba tutaj muszę. Tam nie ma po co iść. Podejdź. Okej. Okay. Dziewczynko, mam dla ciebie kwiatki. Teraz mamy cały bukiet. Zanieśmy je białemu człowiekowi. Czuję, że to go rozweseli. Super. Chodź. Ale to ja generalnie chyba bym musiała... Jak mam to zrobić? Jak mam razem iść jako duch? Czy jak? Nie mam pojęcia. A, nie tędy. Tu chyba? Nie no, chyba jakoś szybko trafiliśmy. Zobaczymy. Czy to cię rozweseli? O, patrz, jest! Przyszła ze mną! No, dziewczynko, dziękuję uprzejmie za ten podarunek. Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mi przykro z powodu tej sytuacji. Nie zasługuję na swoją uprzejmość, twoje przebaczenie. Dziękuję, Eleno. Do zobaczenia wkrótce. Tak jej głowa rozwalił mnie. Co masz na myśli? Zabiliśmy ich, Eleno. Zabiliśmy ich wszystkich, a ja zostałem najgorszym pośród nas. Zmierzyłem czaszkę tej dziewczynki kolbą. Tak? Aha, no to liczyłam na to, że jednak ktoś inny posiadał ze spust. Wortam wydał mi taki rozkaz, ale to nie usprawiedliwia tego, czego się dopuściłem. Moja dusza jest skazana na wieczne potępienie, ale pogodziłem się z tym. Ruszaj, Eleno, i odnajdź swojego ojca. Upewnij się, że nie wypuścisz go z rąk, gdy już go odszukasz. Okej. Okay. Okej, okay, puści nas tu teraz. Żegnaj, Derby. Mam nadzieję, że odnajdziesz spokój. Nowy wpis. Derby udaje się w podróż. Najpierw opuścił mnie frunący jastrząb, a teraz także podniebny kwiatek i pan O'Halloran, kiedy właśnie zaczynałam go lubić. Okazał się być miłą i serdeczną osobą, pomimo dawnych występków. Cieszę się razem z nim i z podniebnym kwiatkiem. Zbyt długo błąkali się odcięci od zaświatów. Najwyższy czas, aby wrócili do domu.
No to moja droga asfaltowa. Chyba mamy już tylko jedną opcję, czyli wchodzimy tu. Odcinek trzeci. Wartham's Woman. O, kobieta Warthama. Dobrze. Straciłam głos na amen. Ale następny rozdział w kolejnym odcinku. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa!